Siema ludzie, ponownie, jak ja to nazywam, fail of Europa. Dopiero teraz to nazwałem. Nie ma oszukiwania widzów, wszystko im powiem. Jak ta, jak bany. Bany koł. A zastanawiam się, jak na przykład ostatnio wysyłałem tą flotę na... w moją flotę, żeby patrolowała Baltic Sea, to była flaga Szwecji. Teraz to jest flaga Polski. Bo ten, kto ma największy udział w handlu, to tego flaga się pojawia przy tym. Ej, ty nie maruj, że masz tych buntowników. Patrz, Austriakom stoi już od paru dziesięciu lat ci buntownicy. O, Węgry chcą pokój? Zapłacę 171. Wow. Spoko. Na serio? No, a jak im tak sam chciałem pokój dać, to nic, nie? No i na serio, żadnej prowincji nie straciłeś, no, wow. Po co im prowincje Unii Węgrom? Ale nie, że mogli państwo uwolnić, no to na przykład tak, Brandenburgię. Właśnie o to mi chodziło. Zostały ci jeszcze Szwaby. Ale ze Szwabami tak łatwo nie pójdzie pewnie. Mam w tym większy interes. Jeszcze Lotaringia. Lorraine. Lorraine. Lotaringia, kurde, logika. Ciekawe, czy kiedykolwiek wyjdzie ten spolszczenie. Wątpię. Jak do EU trójki później wyszło tylko do podstawki, a potem już to mieli w dupie, to wątpię, że tu wyjdzie spolszczenie. Chyba, że fanowskie. Kurde, a takie plany były, jak podzielić się Niemcami i w ogóle. Przesunęło się o dwa stulecia. Nie no, jak Szwabia nie weźmie, nie wiem, 10 prowincji ode mnie, w sensie pół kraju, to czy, bo jak sobie weźmie Hessen, Kessel, czy tam coś, jedną prowincję, to się z tego idzie podnieść. Więcej płacę temu flocie niż wojskowi. Niż wojsku. Hojną łapówkę wam dam. Ale i tak jej nie chcecie. Chcą czegoś innego niż złoto. Czyli są prowincji. No, bo ze mną graniczą, także na pewno będą chcieli. No, Lorraine się zgodzi kogoś... na biały pokój. Spoko. Ej, a nie możesz akceptować buntowników? Nie, bo to są pretendenci. Ich się nie da akceptować. Ich możesz albo zgładzić, albo czekać, aż oni zmuszą cię. A nie możesz ich ładnie poprosić, by przestali? Właśnie nie, chciałbym, ale się nie da. Rebels will never negotiate. Our manpower reserves needs to recover. Dobry pomysł. 90%. To sobie, kurde, mogę poczekać. No, bo nie została tylko Szwabia. Wszystkich innych oddelegowałem, że się tak wyrażę. Kurde, jakbyśmy to nagrywali tak regularnie, to znaczy, że ja i ty byśmy zaraz po nagraniu to wrzucali, to bym się spytał widzów, czy pozwolą mi zrobić parę zmian w grze. Też nie możesz spytać, znaczy... bo następne odcinki się pojawią trochę później. U mnie dopiero wakacje co najmniej. Nie ma tak w gimnazjum mieć piątkę z geografii, a teraz w technikum dwójkę. Z czego? Gary. Z geografii. Z geografia. No, a rodzice mi mówią, masz mieć co najmniej trójkę z geografii, a tak, ale przecież po co? Po co geografia? Ja wiem, gdzie leży u państwa i tak dalej. Pamiętam, jak w gimnazjum robiliśmy konturówki. Zwłaszcza jak grasz w strategię, to się dużo człowiek uczy o mapie. Tak, tylko mogą ci się przypomnieć inne te okresy historyczne, o które chodzi. Pamiętam, jak w EU3, raczej grałem wtedy w EU3 i była konturówka w gimnazjum. Trzeba było pozaznaczać krainy, takie jak Krym i tak dalej. No to oczywiście, nic się nie uczyłem, piąteczka, wszystko dobrze. Bo się w EU3 grało. Pa, jak ten, Katalunia dostaje w dupę. Katalunia, ja pierdzielę. Kto? No Katalunia, Katalonia. Gdzie oni są? A gdzie jest Hiszpania? Barcelona teraz chce mieć inne, ten, być swobodna. Katalonia. A. Ej, ty nie maruj, spójrz jak miał Egipt, fajnie jak przerąbał. Tak się ciągnął przez całe kurde dół. Tam, gdzie powinien leżeć Egipt, to Egipt jest, a tam ma swoje kolonie tylko.
spada mi inflacja, spada mi inflacja. Czy pro tej inflacji dużo nie zrobię? Kurde, jakbym chciał mieć, móc coś budować, tyle hajstu, tyle tego manpowera i tak dalej, raczej diplomatyka, chciałbym mieć manpowera. Add policy. Attrition for enemies. Plus jeden. A co to jest attrition? Attrition. Wyczerpanie, zużycie. A. To wziąć zużycie wojenne mniejsze o jeden. Znaczy nie, to zwiększa wyczerpanie wojenne przeciwników. To wezmę. Taki długoterminowy atak na przeciwników. Tyle ten mój władca ma. Woli zaczynam budować armię. Dobrze, że mój władca ma dopiero 39 lat. Szkoda, że szwaby mają 20 lat. Może jeszcze z dwie dychy porządzi. Kurde, teraz tyle czasu potrzeba, by się z wojska odtworzyć. Teraz odtwarzamy wojsko całkowicie, to znaczy, że nie ma także wojna w międzyczasie. Mi to mówi, że to Lotharingia, Lombardia wypowiedziała tą wojnę. No ale ty się zgodziłeś, nie, bo... w ogóle, byłeś w koalicji, tyle wystarczy. A czemu ty mi to wypominasz? Ty nie lubisz mnie? Nie, bo ty mi wszystko wypominasz, no to... Wcale nie. Udowodnij. Na świat. Tak, Krzysztofa. A już myślałem, że te 31 tysięcy idzie do mnie. Nie, gdyby się rozwiązał problem z tymi buntownikami, to Niemcy nie byłby to nie byłby większy problem. Buntownicy mnie najmniej obchodzą, bo jedyne co oni zrobią, to zmienią moją, wiesz, króla. A oni mogą wziąć ziemię. A co z najemnikami? Nie możesz na przykład werbować najemników, żeby sobie poradzić. Mogę, z tym. Tylko nie wiem, czy on nie przyjdzie od razu się rzucić na tych najemników. A oni wymagają też jakiegoś czasu. No. Ej, nie ma tak jak taki sojusz, w którym się pomaga, czyli że jest już z Francją. No. Ja w sumie z Chorwacją mogę wziąć Aliensa. Będzie dobra na Węgrów. Jest szansa, że ta armia najemników ci się zbuduje, zanim Niemcy się w ogóle ruszą. Zorientują, że... No teoretycznie nic to nie widzi. Zawsze będziesz to odpowiednio robił, to jest szansa, że... Patrz, teraz buntownicy muszą dojść do Saksonii, tak? Tam masz swoją stolicę. No. Nie w Saksonii, tylko w Leipzigu. Leipzig, no. Leipzig. No to ci nie pomoże. No, chociaż oni i tak by walczyli z Niemcami, gdyby ich atakowali. No. A tak sobie teraz myślę, że ten... Że nas, jak my wypowiemy wojnę Szwabom, to może być dobra. No ale to musimy być przygotowani do tej wojny, a nie, że ja nie czemu? Mam siły ludzkiej, ja tu nagle. Dlaczego ja jestem na wojnie ze Szwabią? A ja wiesz czemu? No, bo Francuzi. Bo Francja. Teraz wziąłem sojusz z Chorwacją, biorę sojusz z Karyntią. No on się zaraz rzuci na tą armię. Nie da rady. Dobra, jest to już z Karyntią teraz. Royal Mariasz. We lost. No shit. Ty przegrałeś. Jak mogłeś? Jak mogłeś? Przecież tyle wysyłam tych floty na handel i zarabiam tylko 4 dukaty. Ale na samym handlu, czy... Tak, na samym handlu. Dużo. Na serio? No. Pod koniec tej... Ja na samym handlu mam 3,20. Ale ten... pamiętam jak kiedyś grałem z Polakami w chyba drugim sezonie, to miałem... To zarabiałem tam chyba więcej z handlu niż z podatków. No tak, jak już masz państwo produkcji. Na pół Europy, no to... A wiesz czemu ja tak mało zarabiam? Bo nie mam kupca w Baltic Sea. Spoko. Teraz tak zauważyłem. Wysyłam kupca tam. Nadal nic.
On z on Krakowie zbiera. Nie ma zbierać chyba. Kandel. Tak, on wysyła jednocześnie się do Austrii. Ale będziesz się jednak z Krakowa chyba wysyłać. I może zwiększy mi się zarobki w cholerę, to mogę spróbować. Zmień. Mam drugiego pretendenta. Kto teraz będzie królem? Dalej ten sam. Ach, nie mogę wysyłać przez Kraków. Patrz na tych bojowych Litwinów. Proszę? Patrz na tych bojowych Litwinów. Uzyskali jedno, teraz są drugie. No. Jak mówiłeś, że Litwa ma tak, jedno traci, drugie zyskuje. Litwa się przesuwa zazwyczaj. Mhm. Jak ci, jak Węgrzy historycznie. Byli nad Morzem Czarnym, tam w ogóle ci Kanad, a teraz tutaj siedzą. No. Jakby mieli się upomnieć o wszystkie swoje historyczne ziemie, to mój Boże. Egipt też w dupę od buntowników dostaje, nie jesteś sam. To nie o to mi chodzi. Tylko, że jestem minus sobie... 50 ze Szwabami, oni nadal żaden suggest offer nie chcą. Czyli... Ile masz pieniędzy? Jak im daję cokolwiek, to od razu z minus 1000, że chcę. Ale ile masz? 1900. Kurde, jesteś lepszy ode mnie. Ty jesteś bogaty, chłopie. Już byłeś w tej Norwegii czy tam w Holandii? No. Dopiero wrócę. Lotaryngi byłeś, przyznaj się. Patrz jak... Szwabowie oblegają Hanower i... Wittenberg, a... Rebelianci Brunswick i... Altmark. I tak stoją sobie wszyscy obok siebie. Siema. Prędzej się chce żenić, spoko. Cokolwiek. Trzecie wojska rebeliantów. Może jest szansa, że rebelianci odeprą atak Szwabów. Jak ja bym miał... Ej, będę tego żałował. Czemu? Co ty robisz, człowieku? Nie wiem, wojsko tracę. Ja chcę, żeby ci rebeliaci pozajmowali ziemię, bo Szwabia ich przynajmniej nie dostanie. Dobrze, przepraszam. Przepraszam. Idę sobie. Jak mnie nie chcesz, to dobra, nie. Już mnie nie ma. 44. Co, ktoś 50 nie słuchał, tysięcy rebeliantów. Proszę? Ktoś to nie słuchał, co mówiliśmy wcześniej? Że ci rebelianci mogą nawet pomóc. No. Ja się boję, że Szwabia będzie chciała pół mojego kraju po prostu, bo oni nadal nic nie chcą. Kurde, better relations over time, ale ten kościół daje aż 3 tego dyplomacji. Który nie chcą... Jak im dam kasę, to chcę więcej. Będzie chciał milion prowincji z moim życiem. Ale dobre jest to, że jak ci rebelianci wygrają, to całe to wojsko rebelianckie zostaje i jest do mojej dyspozycji, dlatego ja chcę, żeby ci rebelianci wygrali w tym momencie. No. O Boże, ej, nie, ej, jak coś to ciebie lubiłem od dawna i w ogóle nie mówiłem, że chcę ci przejąć swój kraj i w ogóle. Jesteśmy na tak, prawda? Szwabów też nigdy nie lubiłem i w ogóle. Nie będziesz miał 50 tysięcy wojska. No to możesz sobie. To mogę zacząć odbijać ten kraj. No, się od razu rzucić na Niemców. Tylko, że będę mieć zerową legitymację i prestiż na minus 100, więc wojsko będzie walczyć jak popierdółki, bo będą mieli morale minus 30% czy coś w tym stylu. Patrz, jaka logika. Stolica tuż obok, oni sobie stoją. No. A poczekamy, aż przejmiemy Anhalt, potem Leipzig. Szwabowie już się przestraszyli i spierdlili. Nie, bo ten brak logiki, ty nie masz stolicy w Saksonii. No.
Mam stolicę w Leipzig. Usuwam sobie te prowincje z cesarstwa. Masz jakieś w ogóle? No, miałem te z Meissenu. No. Kurde, jak tak patrzy się z góry ten... Weź sobie ten mapę cesarstwa, albo jakąś taką wyraźną dosyć, która pokazuje państwa. No i spójrz na Niemcy. Saksony i Swabia. No, jedyne dwa państwa, siły. Reszty nie ma. Tylko, że ja nie jestem siłą. Tylko jestem, kurde, nie wiem. Popychadłem. A kto cesarzem? Oczywiście, że Frankonia. Olaś, to, że dwa największe tutaj są tuż obok siebie, się wojny naparzają. Frankonia w czteroprowincjowe, czy tam sześcioprowincjowe państwa. Następnym cesarzem znowu będzie Frankonia. Znaczy nadal. A ci buntownicy niech się sprężają na tej listie. O, w końcu Leipzig poszli. O. Ale żeby ci ten państwo się nie rozleciało przy okazji. Nie, myślę, że nie. Ponieważ jak ja grałem Polakami, to mi się rozleciało na Ukrainę, na Połock, na Litwę i na Smoleńsk. A Smoleńsk przejęła Moskwa i oczywiście Rosja powstała później. No. Patrz, idą tę prowincję. Szpawą odbijają. No. Aż to dzieje, chłopie. Wiesz, całym sercem. Najlepsze jest to, że komputer gra lepiej ode mnie. Niemcy widzę, biorą nogi za pas. Ej, patrz, Faby naokoło no, idą. Wiem. On pójdzie na Brunswick pewnie, albo nie, Hesse. A te 3000 gdzie idzie? Aha. Zamiast iść od razu tu, to idzie na oko. Najgorsze, że ci rebelianci na Litwie nie mają myśleć. Co on robi? Nie wiem. I na około bliżej, rozumiem, ale kurde. I tak nie mam szans swoimi odważnymi buntownikami. No. Go rebels. No już mam 53 tysiące wojska. O tak. O, Lombardia w końcu jest przejmowana przez tego, przez Fabię. Ej, to ci pomoże. Co? Serio? Pożyczka? 18 dukatów na interest 20. Ej, aż 18 ci dałem? Dobra, nie przyjmuj, bo zbankrutuję. Miał być jeden. A miał być, a co dałeś, to wiesz. System nie oszukał. No, stolica jest przejęta, buntownicy, wygraliście, dajcie się, kurde. Na Turingię sobie ruszcie. Dopiero jest 12%. Możesz pokój ze Szwabami teraz? Nie mogę. Za 22 miesiące rebelia się skończy, w sensie, że oni wygrają. Szwaby nadal nic nie chcą. Znaczy, chcą prowincję, ale nie mogę dać suggest offer. No jakbym mu oddał Lombardię i dwie moje prowincje, to się zgodzi. No co mi twoja kasa? Nie wiem, nudzi mi się. Będę zażądał ci pokoju z tymi, ze Szwabami. Czekaj, bo dyploma też nie wrócił. Tak czy siak są... Nie mogę! Prowincje. Nudzi mi się. Nie tylko tobie, wiesz? Ja oglądam bitwę komputera z komputerem. Na terenie mojego państwa. Wygląda to wręcz obiecująco. Zamiast pójść i go zmiażdżyć, to stoją obok siebie.
Ale w sumie bardziej mi się opłaca poczekać, aż rebelianci przejmą cały mój kraj i dostanę te wojsko i potem zrobić odsiecz, niż oddać dwie prowincje teraz Szwabom. Tak, Szwabi za chwilę nie będą mieli czego żądać. No. Rebelianci przejmują wszystko. No sorry, nie mają po co z tobą negocjować. Go Rebels. W końcu się im znudzi i powiedzą biały pokój. Ja zostanę z rebelią do opanowania. A ty powiesz rasista i nie ma pokoju. Nie. Zgodziłbym się. Po prostu bym poczekał, aż buntownicy wygrają i tyle. Nic się nie stało. Reset totalny. Pensak declare war, poproś do wojny Saksonii. O jest. Nie, bo też prowadzisz, to poczekam, aż skończysz. To może chwilę potrwać. Gdzie on idzie? Frankonia musi być, przestać być tym cesarzem. Ponieważ nie można spokojnie zaatakować Szwabię bez... i nie będzie kolejne państwo przeciwko nam. Mimo, że to sobie to jest gówno praktycznie ta Frankonia. Ja mogę wypowiedzieć wojnę Szwabii i Frankonia nie będzie mogła się dołączyć, bo ja też jestem częścią cesarstwa. I mogę cię w ten to sposób... To wypowiadaj. Ale jestem na wojnie ze Szwabią. No czemu? Dostaję po tupie. Mam 2K hajsu, Boże. Ja też, 2200. Tak bardzo z tymi pieniędzmi nic nie robić. Strać. Brytania i Dania chcą przemarsz wojsk, spoko. Nie wiem po co Brytanii przemarsz wojsk przez okupowaną Saksonię, ale spoko. Tak? Chyba pomyliliście kierunki. Tutaj nic nie będziecie oblegać. A gdzie poszli? Dania przyszła do ryb i se tam stoi. Chyba pomylił tego. A, bo Dania się bije z Lotaryngią. No. A teraz Lotaryngia też poprosiła przemarsz wojsk i im dałem. Się będą bić na terenie mojego kraju pewnie. Znowu kolejni. Jak tam daleko? 67%. Jeszcze 7 miesięcy i rybę. W sumie twoja gra sprowadziła się tylko do biernej obserwacji. O. O, Francja mi wysyła 3,8 kasy przez 20 lat. Nice. Tylko po co? Mam kurwa 2 koła. Balony Litwiny chcą ten, Wenden wziąć w sobie. Kto? Litwini chcą Wenden. Co? No i przez to mam minus 70 parę ten relacji. Aha. Z nimi. Zawsze możesz czekać, a ci buntownicy oni... nie zniszczą tych Litwinów w końcu. Zawsze możesz im wypowiedzieć wojnę i ich na nowo zwaskalizować. I tracisz ludzi, stojąc w Warszawie takim stakiem. Czemu ty nie masz lepszego refleksu? My siebie przegrywamy wszystko. Oglądam swój kraj, nie twój. U siebie masz co oglądać. Ty, Dania odbija moje prowincje. Zrób wojsko w tym Ribe i zniszcz Duńczyków. Jakbym był w innej sytuacji, to bym im podziękował, ale w tej sytuacji, jaki jestem, to mam mieszane uczucia. Czemu stolice w trokach? No... śmiecie. Na troki chciałem. Jeszcze miesiąc. Jak w tym modzie jest coś innego, że to całe wojsko zniknie, to się wkurwię. Nastała cisza. Bo coś sprawdzam teraz, na wojnę się szykuję.
Oto zapis. Dobra. Mój król umarł, czyli tam go zamordowali pewnie. Mam nowego króla i mam 50 tysięcy żołnierzy. I tracisz pół kaflan. Nie, 17. Zaczynamy kontrofensywę, panowie. I panie. Kontrdefensywę. Kontrdefensywę, też tak można to nazwać. A teraz po prostu stracisz to całe wojsko. No. Mam 3 generałów. Więc ja chcę się ożenić, spoko. Co się tak cicho zrobiło? No bo ja teraz robię ten manewry tak. A ja obserwuję twój postęp. Tak. Jakie wojsko ma morale? 1,6. Super. Czekam, aż oni to odbiją. Pobiję się z nimi. Szwaby mają buntowników, więc oni też zaczynają odczuwać skutki długiej wojny. Wiesz co? Wezmę to Osterprusen i mam na nich wyrąbane. Już? Zrobiłeś to, co robisz? Będzie historyczna bitwa pod Hanowerem, gdzie 40 tysięcy ludzi spuszcza w pierdol 12. I zmiażdżyłem ich totalnie. Zasiał to zapis. Postaram się zrobić taką ciekawą akcję, że przejmuję trochę tych północy, czyli państw bałkańskich, nie, to nie były Bałkany, no, nadbałtyckich, o. I jeżeli wystarczy do tej prowincji, to zwasylizuję pokojowo Litwę, jak nie, dojdzie jeszcze wojna z Litwą. O, może teraz wygram 46 floty na 8, 5, 4. Szwabia właśnie straciła 20 parę tysięcy ludzi i chcą pokój. Oddam im Saksonię i zapłacę 112. Nope. Ja sobie robię. Straciłem stabilność, bo mam taki duży ten. Warscore mają przeciwko mnie, ale chuj. A ile masz tych Diplomatic Administration oraz Military Power? Tych powerów? Military mam wymaksowane, Diplomatic mam 925, a administracyjnych 750. Ej, no to nie patrz w ogóle, że ten, że kosztuje ci obniżenie tego kosztów wojennych czy czegoś tam było. Jak to się nazywa? Już przestałem. Jestem przyzwyczajony, bo na tym innym modzie to ma ogromne koszty. Jak w trakcie wojny chcesz to obniżać i mam teraz mindfuck. Po prostu. Pa, zaszalejemy. I zaraz będzie koniec synchronizacji. Tak. Została minuta odcinka. A ja wojnę prowadzę. Minuta, no to do końca. Wariaci. Jak ten komputer jest, kurde, zarąbistym taktykiem, ledwo wyjdziesz z jakiejś prowincji, on za 10 sekund jest z powrotem drogą okrężną, kurwa, tam dojdzie. I ty nie jesteś w stanie tak szybko zareagować. Ej, nawet ładnie wygląda mapa tych, bo ty... Mapa religii dosyć ładnie wygląda. Tak czysto, nie ma aż takich najazdów. Znowu Slowaj. No i co, przegrałem bitwę? Nie, przegram wojnę z Estonią! Serio? Tak! Ja pierdolę. Szybko, najemnicy!
Mam pieniądze, muszę wojnę wygrać, nie ma opierdzielenia się. Nie! Ja mam tutaj generała. No nie, po 1000 stracę. Wycofać się, wycofać się. Kurde, nie chcę was wszystkich stracić. Nie to. Przegrywam wojnę z Estonią. Przyjechałem. Owen, stop, stop, bo muszę taktycznie to wszystko ładnie rozegrać. Rozegrać. Ale jaja. 20% legalności. Minus 25 prestiżu. No i pół godziny właśnie mija. Chcesz to kończyć, czy... Sekunda, chcę tylko manewry z Estonią zrobić. Przyglądam się, co ty kombinujesz. Wow, dużo wojska masz. Tyle co ja do niedawna. W sumie na więcej niż ja do niedawna. Ale czemu ty masz tak mało wojsk? No bo oni są od siły ludzkiej uzupełniani, czyli... To, że jak ich tracę, to już ich nie odzyskam. Ale przynajmniej Szwabia straciła całe wojsko, jakie miała, bo już nic nie przysyłają, bo idzie 3000. Ciekaj. Ratuj się, gdzie możesz. Dobra, manewry zrobione, zaraz kończymy. Czy jakieś tutaj wojsko muszę dać ten... najemników do zrobienia. No i dobra, możemy kończyć. Żegnam was. Tym razem ja, bo zawsze Mejos się żegnam. Masz 29 tysięcy buntu. Wiem. To brawo. Gorzej niż ja. No to żegnam się z wami. A ze mną był Mejos. Siema. I jego kolega Krzysiek. Ja też żegnam. No to pa.